siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szybson i dzisiaj jesteśmy ponownie na Wariatkowie. Zanim rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19 i zachęcam też na wbicie na drugi kanał na Filipa Szybkę, ponieważ tam są vlogi, więc będzie mi miło, jeżeli tam oczywiście pójdziecie. No a słuchajcie, a ja dzisiaj jestem tutaj oczywiście w moim, prawda, magazynie, w którym już jak widzicie wszystko posegregowałem, więc jest tutaj już przyszykowane wszystko, jest wiadomo gdzie jakiś item ma być, jest wszystko spoko. No a słuchajcie, no kontynuując tą jakże smutną historię z tym, że Milki gdzieś zniknęła i za bardzo nie wiem gdzie ją mogę szukać i tak dalej. Mam jedno ciastko, jakbym ją znalazł, to jej to ciastko oczywiście wręczę, ale musimy oczywiście znaleźć jakiś sposób na to, jak ją znaleźć i gdzie jej szukać w ogóle i dowiedzieć się, co się z nią dzieje i tak dalej, bo jednak jest to troszkę niespodziewane, że ona tak po prostu, że tak powiem, znikła. Aha, jeszcze bym czekajcie, to jest jakaś skrzynka, co to jest za skrzynka? Książka tu jest jakaś, dobra, przeczytajmy. Witaj, twój dług u wróżki został prawie uregulowany. Do zapłaty pozostało 600 z 700 diamentów? Co? Kto mi spłacił dług? Ej, o co chodzi? Co? Czekajcie, nie, to się nie dzieje na... Kto mi spłacił dług u wróżki? 60 z 700 diamentów, dobra, czyli ja mogę tyle mieć nawet. Czekajcie, to czekajcie, czy ja mam 60 diamentów? Może się okazać, że akurat mam i akurat byśmy to spłacili też u wróżki. Więc czekajcie, sprawdźmy, bo 60 diamentów to ja już chyba miałem uzbierane. Mi się tak kojarzy, że ze stak gdzieś miałem coś takiego. No czekajcie, tu powinny być. Jest 64! Dobra, nie wierzyłem w to, że uda mi się kiedykolwiek ten dług spłacić. Kto mi spłacił dług? Ej, o co chodzi? Nie rozumiem tego. Dobra, idziemy w takim razie do wróżki spłacić ten dług na starcie. Przy okazji się spytam też jej o Milki. Może coś wie na ten temat i tak dalej. Dobra, tutaj zróbmy tak. Kod wpisujemy, wychodzimy i idziemy do wróżki koniecznie. Muszę się dowiedzieć, o co chodzi i może akurat wie, kto ten dług też spłacił. To by było bardzo fajne, jakby wiedziała, bo bym przynajmniej wiedział, komu podziękować i tak dalej. Dobra, idziemy tędy. Ja jeszcze tylko sprawdzę, może Milki wróciła. Jest tutaj dalej tabliczka, więc raczej nie, ale zejdźmy na dół i proszę, proszę, może akurat jest tutaj coś. Jest tutaj coś? Pusto, pusto. Totalnie pusto w tym pomieszczeniu. Ja nie wiem, gdzie ona uciekła, ale nie wiem, czy ja zrobiłem coś źle, czy co, czy ona gdzie się ulotniła, nie mam pojęcia. Nagle bez słowa znikła, nie ma z nią kontaktu, nie wiem, gdzie jest, nie wiem, tragedia, widzowie. Ale dobra, idziemy do tej wróżki, zobaczymy, może ona coś będzie wiedziała, mam nadzieję, że tak. Halo, halo, otwarte drzwi, halo, dzień dobry, witam. Witam wróżkę tańczącą. Słuchaj, piękny dzień, ja wiem, że piękny, tym bardziej, że chciałbym dzisiaj dokonać spłaty mojego długu. Wiem, że ktoś pokrył mój dług prawie cały, że już prawie tam ile, 640 diaksów zostało spłacone. Ja miałem 700 diaksów do spłacenia, dlatego taki piękny dzień. Co do jednego, dobra, tu mam 60 diaksów dla ciebie. Spłacony dług oficjalnie i tyle. Cieszę się, że tak to wyszło. A teraz proszę, dostałem taką książkę i wiesz, kto spłacił mój dług? Bo to mnie w sumie bardzo interesuje, a nikt się nie podpisał i nie mam pojęcia, od kogo to może być. Czy ktoś spłacił anonimowo, czy ktoś napisał, kto to był? Zobacz na górze, dobra, dobra, wchodzę na górę, co tutaj się stało? Tu jest jakaś... Aha! Oto 640 diamentów, spłaty za dług Szybsona to z tabułki Bulsona. Ej, o co chodzi? Dobra, to kto to? Czy tu jest naprawdę tyle diamentów? Czy tu nie jest więcej diamentów niż powinno być? Ja to muszę przeliczyć. 64, aż wezmę kalkulator, żeby to policzyć. Mamy tak, 64 razy... Eee! Nie, proszę to tam włożyć z powrotem, chcę to policzyć. Proszę to ja no chcę sprawdzić, czy jest wszystko. Nie no, proszę to tam odłożyć. Proszę to tam odłożyć. Proszę odłożyć te diamenty, jak nie ma opcji. Ja chcę tylko sprawdzić, czy jest dobrze policzone. Wydaje mi się, że na pewno będzie dobrze policzone. Ja chcę sprawdzić, czy ktoś dał za mało, czy za dużo. Może nie jest tyle, ile trzeba i będzie trzeba dopłacić jeszcze. Nie chcesz wiedzieć, ile jest dokładnie? Nie wtykać nosa w nie swoje sprawy, jest dobrze? No dobra, no jak jest dobrze, to jest dobrze. No najwyżej będzie za dużo diamentów. Może się okazać, że cały dług już był spłacony, no nieważne. W każdym razie, słuchaj, jest też problem bardzo duży. Nie wiemy w takim razie, kto spłacił ten mój dług, a ja jeszcze o jednej rzeczy nie wiem. Nie wiem, gdzie jest Milki. Milki zniknęła gdzieś, ja nie mogę jej znaleźć, nie wiem, gdzie jest totalnie. Czy wiesz co... to co? No jak to co? Miksturka? Jaka miksturka? Co się stało? Tylko sto... ale jaka miksturka? Po co mi mikstura? Mikstura pojawienia Milki? Ja chcę po prostu wiedzieć, gdzie ona jest. Czy wiesz, gdzie on... No, znalezienie Milki. Ale jak ma mikstura mi pomóc w znalezieniu Milki? Dobra, weź, przestań. Ja chcę tylko się ciebie spytać, czy ty wiesz cokolwiek o niej. Czy była u ciebie może jakieś ślady? Właśnie śladów to ta... No chodź, pokażę ci tutaj tylko jej domek. No to jest jedyny ślad, jaki mam. Przyszedłem pewnego dnia do niej, wchodzę do domku i okazuje się, że jej tam nie ma. I nie wiem za bardzo, gdzie ona jest. Chodź, idziesz? O Boże, dobra. Jesteś mega wolna, nieważne.
Oj, nie widziałam tej szarej dziewczyny. No ale, ale chodź, tu na dół, patrz. Tutaj było, tutaj ona mieszkała i po prostu wyniosła stąd wszystkie swoje rzeczy i znikła, po prostu, nie ma jej. Ale pamiętasz, byłaś tutaj zresztą, to wiesz, no ale pusto, no dokładnie, tu wszędzie było, tu tak fajny pokój był, a ona wszystko zabrała i zniknęła i nie wiem gdzie jest teraz. Coś tu nie gra, no nie gra, nie gra, no i teraz ja właśnie szukam jej, rozwiesiłem informacje po całym wariatkowie, że ona zaginęła i nie wiem, totalnie tutaj, tu jest na przykład tabliczka, że Milki zaginęła. Też pamiętam, że zostawiłem w innych miejscach, chyba nawet u ciebie zostawiałem, czy coś takiego. Wiem, że tu gdzieś na drzewie też były, czekaj, patrz, pokażę ci. Tutaj wszędzie było tyk, musisz ją znaleźć? No, no jasne, że muszę, no ja nie mogę tak pozwolić, tu było... Ej, nie ma tabliczki! Tu też była, ej! Ktoś ściąga te tabliczki! U Dave'a też... Ktoś ściąga te tabliczki. Czyli... Całkiem możliwe, że Milki została porwana, skoro ktoś ściąga te tabliczki i chce teraz jakby utajnić to, że ona została, że gdzieś jest przetrzymana. Dobra, czekaj. Ktoś mógł ją porwać w takim razie, skoro te tabliczki znikły. Kto by chciał zatuszować tą informację? Ja wiem, że jeszcze w szpitalu była. Chodź, pójdziemy do szpitala. Komuś zależy, że Milki nie została znaleziona? No dokładnie, tylko pytanie komu? Nie za bardzo wiem, ale tu w szpitalu była jedna tabliczka i na drzewie tutaj była jedna tabliczka. Jak tutaj nie ma tych tabliczek, to jest coś pod... Dobra, nie ma tej tabliczki. Ktoś ściąga... Tam też nie ma. Ktoś ściąga te tabliczki. Ktoś ściąga tabliczki, w których napisałem, że Milki zaginęła. Jest tylko ta tabliczka, nie jest... No jasne, że nie jest. Właśnie to mi się nie podoba. Czuję, że... No nie... Kto to może być? Kto to może być? Ja nie wiem nawet, kto by chciał ją porwać. Przecież Shrek nie, bo ze Shrekiem już się dogadaliśmy. On odzyskał Fionę, ja odzyskałem Milki i po prostu miało być wszystko gites. Czekaj, o co chodzi? O co chodzi? Masz jakieś podejrzenia, kto to mógłby być? Nie możesz tego No jasne, że nie mogę, no przecież nie lekceważę, staram się znaleźć, tylko jestem przerażony, już myślałem, że wszystko będzie okej. Ona nagle znika, nie ma śladu po niej, nie wiem co mam myśleć o tym. Że to był... No ale po co miałby to Shrek? Po co miałby Shrek ją po prostu znowu porywać? To jest nienormalne, to się mija z celem chyba trochę, nie? W sensie, no dostał to, co miał dostać i teraz nagle by ją znowu porywał? Nie, to jest niemożliwe, ja muszę jakoś, nie wiem, totalnie, może czegoś chcę, żeby mi powiedzieć, no to byśmy musieli się tam przejść jakoś, no, nie wiem co mam zrobić, może, nie wiem, przejdę się tam pewnie, no zobaczę, może akurat tam coś będzie, ale jest to totalnie dla mnie niezrozumiałe, dlaczego akurat Milki została porwana, ja na pewno tam nie idę, no dobra, pójdę pewnie z Bzykiem, czy z Dave'em, nie wiem, zobaczę, w każdym razie ich też nie widziałem dawno już, nie wiem, to jest tak ciężka sytuacja, ja nie wiem gdzie mogę jej szukać, coś ty tej Milki, że ty, co, że co? Mi się wydaje, że ty coś tej Milki zrobiłeś przy... No nic jej nie zrobiłem, list napisałem dla niej miłosny. Nic dla niej, nic jej... Kurde, weź, przestań, miecz już będziesz wyciągać mi, będziesz zarzucać jakieś rzeczy. Gdybym coś jej zrobił, to bym jej nie szukał, tylko bym teraz był gdzieś schowany. A jak widzisz, tylko ja jestem tutaj, jej szukam, nikogo wokół mnie nie ma. Nie wiem gdzie mam jej szukać, to mnie za bardzo męczy, ale... Ale nie wiem, a może czekaj, może się przeniosła do tego domku wyżej, bo w sumie mieszkała tam na dole w piwnicy, może się przeniosła na poziom wyżej, może to też trzeba sprawdzić, a ktoś niszczy... No, ktoś niszczy tabliczki, pytanie kto? Kto niszczy tabliczki, komu zależy na tym, żeby Milki nie została znaleziona? To muszę się zorientować, o co z tym chodzi. Gdzie ty jesteś? Chodź, idź za mną? Halo, Milki, no... Halo, Milki! Dobra, czekaj, wchodzę tu do środka, czy tutaj może... Halo, czy jest tutaj ktoś? Halo, tu pusto. Nic tu nie ma, dobra, wejdźmy na górę, może na górze coś będzie. Tu też pusto, dobra, jeszcze jedno piętro do góry. Tu też pusto, nie no, tu jej nie ma. Wyniosła się z tego domu. Taki duży dom miała, nie wiem dlaczego ona się chciała wynieść. To tutaj było idealnie, miała balkon, miała wszystko, mogła tutaj zrobić. Miała widok, nie wiem, może coś dla ciebie? Ale, aha, masz coś dla ciebie, co masz dla mnie? To jest bardzo w sumie ciekawa sytuacja, co masz dla mnie. Na zaspokojenie smutku. Nie, ja nie piję, nie ma co, alkohol nie leczy smutków, to tylko pogłębia. Nie, to nigdy nie pomaga, ja nie piję alkoholu, jak jest mi smutno. To nie jest dobre rozwiązanie. To nie pomaga nigdy, dobra, ale czekaj. A może, nie wiem, a może gdzieś jest w pokoju jakimś tutaj w tym białym domu. Ja ostatnio w sumie przechodziłem po wszystkich domach, sprawdzałem gdzie ona może być i nic nie było. Nic totalnie.
Nie wiem, przejdę się jeszcze raz tutaj po tym domu, chociaż może tutaj coś będzie. Może ona jest tym, u mnie w tym. Dobra, wiesz to wróżka, ja ci dziękuję za pomoc, możesz iść, nie? Ja ją poszukam, jak będę coś potrzebował, to się jeszcze wrócę do ciebie. I tyle, no po prostu jakbyś miała jakieś informacje, daj mi znać, mam nadzieję, że nie będziesz chciała za to diamentu, bo tutaj, tu nie chodzi o mnie, tu chodzi o nią, wiesz o co chodzi. Ja jestem gotowa ci pomóc, wow, to coś nowego, dobra, trzym się, hello. Dobra, słuchajcie widzowie, idę się jeszcze przejść tutaj po tym domu, może ona gdzieś będzie, w jakimś pokoju, może tutaj u mnie, ona tutaj zresztą była nie raz. Halo, ten pokój, jak ja tutaj dawno nie byłem, łazienka, jakiekolwiek ślady bycia tutaj kogokolwiek, czy jest tutaj szansa na to? Tutaj wchodzę, tu nic nie ma, okej, wyjdźmy na górę w takim razie. Czy tutaj coś mamy? Też nic, pusto. W skrzynce nic nie ma. Łóżko tutaj, tu wszystkie... Kurczę, a jakby pójść... Może ona jest w jakichś tych miejscach właśnie, w których już była. Dobra, widzowie, to sprawdzimy w następnym odcinku koniecznie, ale tutaj jeszcze zobaczę, czy tutaj coś jest. Tutaj pusto, nic. Nic totalnie, dobra, czyli po prostu krótko mówiąc... Krótko mówiąc jej nie ma i nie wiem za bardzo gdzie mam jej szukać, więc po prostu w tym miejscu zakończę odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że w następnym odcinku, nie wiem, znajdziemy ją albo jakiekolwiek ślady. Przeszukamy tamte miejsca, w których ona była kiedyś, więc u Shreka, u Slendermana, jakieś to więzienie i tak dalej. Wszystko sprawdzimy, a na ten odcinek to by było na tyle. Trzymajcie się, do jutra, pozdro, pa pa.